Rycerze. Część pierwsza. Trójka rycerzy, Dobrowoj z Pyzdr, Krzesimir z Kalisza i Bździsław z Pierdogrzmotów, siedzieli na brzegu ścieżki biegnącej przez wysoki sosnowy lasek. Tuż obok nich pasły się konie. Piękną jesień mamy tego roku, zagaił Dobrowoj, tak dla samego zagajenia. Piękną, powtórzył Krzesimir. Liście z drzew spadają. A wiatru nie ma, skonstatował Bździsław. Dobrowoj z Krzesimirem spojrzeli na niego z uwagą. Tak tu na ciebie patrzymy z uwagą, gdyż nie wiedzieliśmy, że wać pan konstatować potrafisz, rzekł Krzesimir. Co? Wydukał Bździsław. Dobra, nieważne. Nie przesadzajmy, kolego, z tym skomplikowanym językiem, bo nam się Bździsław zatnie, już rozmowy nijakiej nie będzie. Tak rzekł Dobrowoj do Krzesimira. Co racja, to racja. To muł z niego straszliwy. Muł i wodorosty, szlam i opary bagienne. Zaczął Krzesimir, ale Dobrowoj mu przerwał. Kolega się tak nie uruchamia, tyle informacji naraz, może nam Bździsława zatkać na amen. Amen, przytaknął Bździsław. No i widzi kolega, zapytał Dobrowoj. Tia, ale wracając do tematu, to liście spadają, a wiatru nie ma, powiedział Krzesimir. I dziwne te liście jakieś, rzekł Dobrowoj i jął przyglądać się liściom. Dziwne, powtórzył Krzesimir. Ten najdziwniejszy, odezwał się Bździsław. Któren? Po staropolsku zapytał Krzesimir. Ten biały, z czarnym krzyżykiem, na ten przykład, powiedział Bździsław, pokazując palcem. A, ten, potwierdził Dobrowoj. Racja, dziwny i krzyczał coś jak spadał. Liść? Spytał zdziwiony Krzesimir. No, potwierdził Bździsław. Jak leciał, to krzyczał. Z tej sosenki się urwał, dodał, pokazując dorodne drzewo. Jakby to koledze powiedzieć, żeby się kolega nie zasromał, zaczął przemowę Dobrowoj. Za... co? Zapytał Bździsław. Zasromał. Słowo takie nieważne. Chciałem koledze powiedzieć, że sosenki nie mają liści, powiedział zasmucony Dobrowoj. Bździsław wybałuszył oczy, rozchylił usta i zastygł. Zasromał się, rzekł Krzesimir. No chciałem tegoż uniknąć, powiedział Dobrowoj. A dupa tam, zakrzyknął ochoczo Krzesimir i walnął otwartą dłonią w plecy Bździsława, a ową dłoń miał wielką jak bochen chleba naszego powszedniego. Bździsław z wybałuszonymi gałami, rozchylonymi ustami i zastygnięty pieprznął centralnie na polankę. Supponuję, iż kolega inszy miał zamiar, powiedział Dobrowoj, zerkając to na Bździsława, to na liść wcześniej opadły. Dodał. Liść do nas idzie. Na te słowa Bździsław się ocknął, błędnym wzrokiem zatoczył, wargę górną wydął i wyszczerzył górne zęby, robiąc króliczka wielkanocnego. Krzyżak! Zaryczył, aż echo poniosło i konie się spłoszyły. Faktycznie, liść opadły okazał się całkiem sporym krzyżakiem w wymiętoszonym białym płaszczu. Tenże krzyżak po zleceniu z drzewa w końcu się pozbierał, hełm poprawił, z przyłbicy mechi ściółkę wygarnął i z paskudnym skrzypieniem zawiasów w kolanach powlókł się ku naszej trójce bohaterów. Krzyżak! Zaryczał ponownie Bździsław. No widzim, odparł Krzesimir. Czyli to nie liść był na sosence, tylko zakonny konspiracyjnie tam ukryty, skonstatował. Waś pan też konstatujesz? Zapytał zdziwiony Dobrowoj. Czasami, odparł Krzesimir. Hände hoch! Ryknął krzyżak, który zdążył w międzyczasie dowlec się do polanki. Czego chce? Zapytał Bździsław, patrząc na kolegów. Nie wiem, jakichś hände hochów. Macie coś takiego? Zapytał Krzesimir. Ja nie mam, odparł Bździsław, zaglądając do swojej sakwy podróżnej. Mam smardo zbroi, gacie na zmianę i pukiel włosów ukochanej mej białogłowy. Pukiel? Zdziwił się Dobrowoj. To ma być pukiel? To są chyba całe włosy onej białogłowy, stwierdził, zaglądając do sakwy Bździsława. Albo nie miała czym uciąć, to złapałem za kłaki rękawicą i szarpnąłem, otwarcie przyznał Bździsław. Hände hoch! Ryknął ponownie krzyżak, macając rękami w poszukiwaniu miecza. Nie wcina się, jak starsi rozmawiają, rzekł Krzesimir. Tak, kultury trochę chamie z Malborka, dodał Bździsław. Przyjedzie taki jeden z drugim, naje się nachla, a potem kozaka rżnie i mieczem macha na lewo i prawo, z przekąsem powiedział Dobrowoj. Was jest kozak? Zapytał zdziwiony krzyżak. Grzyb taki, popisał się elokwencją Bździsław. Gzip? Wyseplenił krzyżak. Cholera, pokażcie mu drogę do Malborka, bo nam tu dupę będzie truć do popołudnia, zdenerwował się Dobrowoj. Malbork, znaczy Marienburg, tam, powiedział Krzesimir, wskazując bliżej nieokreślone zarośla za sobą. Ach so, Marienburg, danke, danke, ucieszył się krzyżak, patrząc we wskazanym przez Krzesimira kierunku.
Tak, idzie prosto, potem trochę w prawo, przez Płowce i już będzie Marienburg, dodał Dobrowoj. Danke, herzlich, danke meine polnisch Freunde, powiedział Krzyżak, uśmiechając się pod zamkniętą przyłbicą od ucha do tego, co mu po drugim uchu pozostało. Paszowon, serdecznie pożegnał odchodzącego Krzyżaka Krzesimir. I łokietka od nas pozdrów, faszysto, krzyknął jeszcze za odchodzącym Zdzisław. Danke, doleciało z oddali. Którego to dziś mamy? Zapytał Dobrowoj. 27 września anno 1331 roku, odparł Zdzisław. Się nam kolega wyrabia, oj, wyrabia, zaśmiał się Krzesimir. Ścichnijcie, rzekł Dobrowoj, kładąc się na trawie. Piękną jesień mamy tego roku, dodał. Piękną, powtórzył Krzesimir. Liście z drzew spadają. A wiatru nie ma, skonstatował Zdzisław.